List do Galacjan w wersetach 13 i 14 rozdziału 3 zawiera następujące informacje. Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, albowiem napisano: przeklęty każdy, który wisi na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama przyszło w Chrystusie Jezusie na pogan, abyśmy obietnicę ducha wzięli przez wiarę. Czyli widzimy, Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Przede wszystkim jest prawdą, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa wynikającego z prawa przez to, że sam stał się przekleństwem. Czytamy na przykład w 5 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, 23 werset, następujące słowa. Księga drugiego prawa, 21-23. Nie zostanie przez noc trup jego na drzewie, ale koniecznie pochowasz go tegoż dnia, bo przekleństwem Bożym jest ten, co wisi. Przetoż nie będziesz plugawił ziemi twojej, którą Pan Bóg twój dawa tobie w dziedzictwo. Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Chrystus przyjął należne nam przekleństwo, abyśmy mogli my dostąpić błogosławieństwa oraz obietnicy ducha przez wiarę w Niego. Widzimy więc, że wracanie do prawa w celu uzyskania błogosławieństwa oznacza całkowite zlekceważenie przykładu płynącego z życia Abrahama, a także ignorowanie świadectwa Mojżesza, dawcy prawa, oraz świadectwa proroków. Ostatecznie, co jest najgorsze, zlekceważenie samego Chrystusa. I jak poucza nas tutaj Pismo Święte, prawo i obietnica to dwie przeciwstawne sobie zasady. Tak, dwie całkowicie stojące w kontraście zasady. Prawo i obietnica. I widzimy to wyraźnie udowodnione w 15 i 16 wersecie 3 rozdziału listu do Galacjan. Bracia, po ludzku mówię, przecież potwierdzonego testamentu człowieka nikt nie łamie i nic nie przydaje. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego nie mówi i nasieniom jako o wielu, ale jako o jednym. I nasieniu twemu, które jest Chrystus. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Więc jak widać w dalszej części 3 rozdziału listu do Galacjan, apostoł Paweł wyjaśnia, na czym polega związek pomiędzy prawem a obietnicą oraz omawia prawdziwą służbę Ducha Świętego. Apostoł przypomina nam, że Abraham i jego potomstwo otrzymał obietnicę błogosławieństwa dla narodów, dla pogan, na podstawie wiary. I to jest też użyte słowo potomstwo, które w języku polskim dotyczy zbiorowości. W oryginalnym tekście biblijnym użyte jest jednak słowo potomek. W potomku twoim błogosławione będą wszystkie narody. Wyraźnie chodzi tu o jednego potomka, o Chrystusa. I Paweł cytuje tutaj słowa, które Bóg skierował do Abrahama, gdy ten złożył jemu w ofierze swojego syna i przez to jakby otrzymał go zmartwychwstałego z powrotem. Gotowość Abrahama, aby być posłusznym Bogu i ofiarować swego ukochanego jedynaka, była tak wielka, że Bóg
Ukazuje nam jego czyn jako dokonany, chociaż w rzeczywistości sam powstrzymał go przed zadaniem Izaakowi śmiertelnego ciosu. Paweł apostoł wyjaśnia, że potomek, o którym tutaj mowa, to Chrystus. Złożony na ołtarzu Izaak wskazuje właśnie na Chrystusa, na Niego. I to możemy sobie przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli w księdze Rodzaju, w rozdziale 22, od 17 do 18 wersetu. I to widzimy. I błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi, dlatego żeś usłuchał głosu mego. I 17 werset. Błogosławiąc, błogosławić Ci będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim, a odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół swoich. Także możemy w wersetach następnych, trzeci rozdział, 17-18 werset, zobaczyć, że jest napisane: to tedy mówię, że testamentu potwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa zakon, który nastał po 430 latach, nie unieważnia, aby obietnica miała stracić moc swoją. Albowiem jeśli z zakonu jest dziedzictwo, to już nie z obietnicy, lecz Abrahamowi przez obietnicę darował je Bóg. Cóż tedy zakon? Z powodu przestępstwa przydany został do czasu przyjścia nasienia. Czyli widzimy wyraźnie, powiadam więc to testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Obietnica, o której jest mowa w Słowie Bożym, z listu do Galacjan, trzeci rozdział, od 17 do 18 wersetu, została dana 430 lat przed nadaniem zakonu, przed nadaniem prawa. 430 lat wcześniej. To jest ważne, żeby to zauważyć. Jakikolwiek więc byłby cel prawa, jakikolwiek byłby cel zakonu, to jedno jest pewne, nie mogło ono anulować bezwarunkowej obietnicy Boga. Przecież gdyby na podstawie zakonu, gdyby na podstawie prawa było możliwe odziedziczenie błogosławieństwa, obietnica straciłaby swoją moc. Jest to niemożliwe, aby tak się stało, gdyż Bóg nie cofa swojego błogosławionego słowa. I w jakim celu zostało nadane prawo? Wersety 19-20 nam o tym mówią. Cóż tedy zakon z powodu przestępstwa przydany został do czasu przyjścia nasienia, dla którego stała się obietnica, sporządzony przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest. Czymże więc jest zakon? Został on dodany, jest dodatkiem. Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów, do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Zrozumienie faktu, że błogosławieństwo jest wynikiem Bożej łaski, przez którą Bóg dał bezwarunkową obietnicę Abrahamowi, prowadzi nas przecież do pytania, w jakim celu zostało nadane prawo. Odpowiedź brzmi: ponieważ każdy człowiek jest grzesznikiem. Prawo, którego żaden człowiek nie potrafił wypełnić, uwypukla grzeszność ludzkiej natury. Po drugie, podkreśla świętość Boga, który nie może przejść obojętnie obok grzechu, nie może przejść obojętnie wobec grzechu. Dalej, prawo, zakon dowodzi, że suwerenny Bóg, dając błogosławieństwo przez łaskę, nie czyni tego kosztem sprawiedliwości.
Prawo mówi o sprawiedliwości i to zarówno sprawiedliwości człowieka, jak i sprawiedliwości Boga. A Bóg żąda od człowieka sprawiedliwości. Mówi, że jedyną słuszną drogą dla człowieka jest miłować Boga z całego swojego serca, całej duszy i całej siły, a bliźniego swojego jak samego siebie. Kto z ludzi, oprócz naszego Pana Jezusa Chrystusa, sprostał tym wymaganiom? Nikt. Tym samym prawo pokazuje, że jesteśmy niereformowalnymi grzesznikami.